Cześć, tu Kamil. Bardzo mi miło, że jesteście znowu na moim kanale. Mamy ostatni dzień października i pokażę Wam, jak wyglądają moje dwa tunele. Zrobię dwa filmy i będzie można sobie zobaczyć, jak w moich dwóch tunelach wygląda kwiat 31 października 2023 roku na tą chwilę. Jak widać, mamy tutaj kremowy biel i kremową żółć, bordo, które naprawdę dobrze, bardzo dobrze schodzi w tym roku. Jak widać, w oddali już pusty tunel 31 dnia października. Pojedyncze sztuki zostały. Jak widać, przepięknie wykwitły. Towar pod cmentarzami schodzi. Troszkę warunki atmosferyczne są niekorzystne, gdyż troszkę pada. Ale miejmy nadzieję, że dzisiaj i jutro towar pojawi się już na grobach naszych bliskich. To jest tunel, gdzie mam chryzantemy drobnokwiatowe oraz chryzantemy cięte. Jak widać, już ciętych w oddali też już coraz mniej. Pozostały już takie, bym powiedział, ostatnie sztuki złociste, bardzo pięknie schodzą. Około 100 sztuk sprzedałem tutaj w namiocie. Pięknie się sprzedają. Te sztuki będą wycięte i trafią 1 listopada na sprzedaż. One tak wyglądają, że są już takie przekwitnięte, ale to jest naturalny proces starzenia się chryzantemy, a muszę zobaczyć, od spodu nie ma brązowych płatków. Tutaj jeszcze bordo zostało, które bardzo pięknie schodzi w tym roku, powiedziałbym, na pniu. Kolory wrzosowe w tym roku również jest popyt. Tutaj jest już końcówka, zostały już takie, bym powiedział, dosyć przebrane. Ale w kwiaciarniach kwiat taki kosztuje około 10 zł. My tutaj w tunelu troszkę taniej sprzedajemy, 6 zł za sztukę. Było kilka tysięcy sztuk. I jak widać, się rozchodzą. Tu już takie zostały ostatnie, bym powiedział, niedobitki. Zaraz zostaną wycięte i powędrują na groby naszych bliskich. Tutaj, jak pamiętacie, miałem taki duży zagon tych białych chryzantemek, co zostały tutaj na początku. I tak jak widać, już wszystko zeszło. Już same korzenie zostały, kije, które podpierały te kwiaty, i tych kwiatów już nie ma. Kwiaty cięte w tym roku bardzo dobrze się sprzedają. Bardzo dziękuję za miły odzew na moich poprzednich filmach. Za liczne komentarze. Zero hejtu, a wszystko było pozytywne. Ja jestem zaskoczony. Jak widać, bardzo piękny, złocisty kolor. Te kwiatuszki, które miałem tutaj, takie białe, naprawdę tak pięknie schodzą, lepiej niż te tutaj kremowe.
Takie małe kwiatuszki były, ale jak pięknie rozkwitły i naprawdę zeszły w mgnieniu oka na targu pod cmentarzem. Tu pozostały tylko jeszcze takie cięte. Zostawiłem dla już ostatnich klientów, którzy może jeszcze się dzisiaj pojawią. A jeśli się nie pojawią, no to wytnę i powędrują na cmentarz. Jak widać, kule. Pięknie rozkwitnięte. Tu mam jeszcze pszczółkę. Pod spodem, jak widać, jest biało. Takie gdzieniegdzie, takie jak w tym miejscu, ale to bardziej od kija, jest takie przetarcie. W tym roku było bardzo dobre wietrzenie, wietrzna pogoda. I te kwiatuszki pleśń omijała. Jak widać, tu już zostały takie ostatnie sztuki, powiedzmy tutaj jeszcze 100 sztuk zostało do wycięcia. I tak wygląda koniec kwiatków w tym namiocie tunelu. Pokażę w kolejnym filmie, pokażę jeszcze kolejny tunel, gdzie zostało troszkę chryzantemy drobnokwiatowej, obejdę, omówię i mam nadzieję, że będą się podobały moje jeszcze dwa filmy, które nakręcę. Liczę na łapki w górę, komentowanie, spostrzeżenia wasze jakieś w czasie Dnia Wszystkich Świętych. Czy były tak piękne kwiaty u was na straganach pod cmentarzami? Jeśli były, piszcie w komentarzu, jeśli nie było, również piszcie w komentarzu. Także na dzisiaj myślę w tym filmie tyle. Trzymajcie się ciepło, wietrzna pogoda i pamiętajmy, kupujemy tylko i wyłącznie kwiaty cięte. Nie kupujemy plastiku ani sztucznych kwiatów. Trzymajcie się ciepło. Cześć!